Cześć! Dzisiaj opowiem o spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu. Na rynku jeszcze spotyka się mieszkania o takiej formie własności. Jeśli na takie mieszkanie trafiłeś, ten film jest dla Ciebie. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym. Właściciel mieszkania może dysponować nim, podobnie jak w przypadku pełnej własności, jednak występują między tymi formami własności istotne różnice. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu można sprzedać, wynająć, zapisać w spadku, dziedziczyć, jak również może być przedmiotem egzekucji. Jednak właścicielem mieszkania, budynku oraz gruntu jest spółdzielnia. W związku z powyższym mieszkanie może być obciążone hipoteką spółdzielni. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie zapewnia pełnej własności, tylko prawo własnościowe. Regulacje prawne spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu to ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku. Dotyczy mieszkań w blokach zarządzanych przez spółdzielnie. Od 31 lipca 2007 roku przepisy zabraniają ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Wiele bloków spółdzielczych było posadowionych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste. Prawo użytkowania wieczystego dla tego typu gruntów od 2019 roku przekształciło się w prawo własności. W Polsce występuje nadal wiele spółdzielni, których bloki posadowione są na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym. W tym przypadku osoby, które posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, nie mogą starać się o przekształcenie w prawo odrębnej własności. Należy szczególnie zwrócić na to uwagę przy zakupie tego typu mieszkania. Grunt z mocy ustawy został przekształcony na własność, gdy grunt ten stanowił własność spółdzielni, gdy spółdzielnia posiadała prawo do użytkowania wieczystego gruntu. Księga wieczysta, a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Przepisy obowiązujące nie przewidują obowiązku zakładania księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W przypadku zbycia, darowizny, zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bez księgi wieczystej należy przedstawić następujące dokumenty do aktu notarialnego. Zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową, które zawiera określenie właściciela spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, metraż mieszkania, członkostwo zbywcy w spółdzielni, stan zadłużenia właściciela z tytułu opłat eksploatacyjnych. Założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W przypadku nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bez księgi wieczystej należy ją założyć. Można tego dokonać, gdy spółdzielnia ma prawo własności lub wieczystego użytkowania do gruntu, na którym posadowiony jest budynek mieszkalny. Niezbędne dokumenty należy złożyć w Wydziale Ksiąg Wieczystych właściwego miejscowo dla nieruchomości Sądu Rejonowego. Są to zaświadczenie ze spółdzielni o położeniu i powierzchni lokalu, wypis z rejestru gruntów i budynków oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, akt notarialny potwierdzający nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, wypełniony wniosek KW-ZAL oraz potwierdzenie wniesienia opłaty sądowej. Aby nabyć spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu na kredyt, musi ono mieć założoną księgę wieczystą. Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność. Aby dokonać przekształcenia, muszą zostać spełnione następujące warunki. Grunt, na którym posadowiony jest budynek, musi mieć uregulowany stan prawny. Lokal, który ma zostać przekształcony, nie może posiadać żadnych zaległości z tytułu opłat czynszowych. Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu spłacił część kredytu przypadającego na jego lokal, który został zaciągnięty przez spółdzielnię na budowę. Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność następuje na wniosek posiadacza lokalu. Wniosek składa się do spółdzielni mieszkaniowej. Wzory wniosków często można znaleźć na stronie spółdzielni. Do przekształcenia musi dojść w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Finalizacją procedury jest umowa zawierana w formie aktu notarialnego między spółdzielnią mieszkaniową a posiadaczem. Koszty związane z przekształceniem lokalu to rząd około 1500 zł. Obejmują one taksę notarialną za sporządzenie aktu przeniesienia własności, opłatę sądową za założenie księgi wieczystej, opłatę za wpis do księgi wieczystej własności udziału we współwłasności, czyli w częściach wspólnych takich np. jak grunt. Reasumując, jeśli grunt, na którym posadowiony jest budynek, w skład którego wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ma uregulowany stan prawny, można śmiało taką nieruchomość nabyć. Następnie możemy założyć księgę wieczystą, jeśli jej nie posiada, i przekształcić to prawo w odrębną własność. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam Cię do subskrypcji kanału. Cześć!